może czekać. To on się dodzwonić graniczy z cudem, jak się dodzwonię. To syn najczęściej śpi po lekach. Wtedy proszę, żeby przekazali, że mama dzwoniła. Żeby wiedział. Syn jest bardzo przygnębiony, smutny. Ja mam wrażenie, że on dostaje depresji. Mówi, czego chce? Powrót do mnie i do siostry. Cały czas to powtarza. Kocham cię bardzo. Moje małe dziecko. Czternastoletni Igor jest pacjentem szpitala psychiatrycznego. Ponad 2,5 roku temu postanowieniem sądu rodzinnego został skierowany na przymusową detencję. Jednym z powodów była nasilająca się agresja dziecka spowodowana przemocą w rodzinie. U chłopca nie zdiagnozowano jednak choroby psychicznej. Problemy zaczęły się w zasadzie już w przedszkolu. Syn jako 3,5-latek chodził do przedszkola. Później były problemy w szkole podstawowej. Wchodził pod ławkę, nie chciał wyciągać książek. Była raz sytuacja, że wyszedł z budynku szkoły. To w zasadzie było podpięte pod złe zachowanie, typu złe wychowanie, tak? Że jest niedobry. Jak miał coś zrobić, albo coś poszło nie tak, ja z nim rozmawiałam. On za wszystko był karcony. I on w sobie miał taką złość. Karcony przez kogo? Przez tatę. I ta złość z wiekiem w nim narastała. Coraz większa złość. A jaka była wówczas Państwa sytuacja, sytuacja w domu? Trudna. Przemoc ze strony męża? Pani również była ofiarą tej przemocy. Szukała Pani gdzieś pomocy? Czy ukrywała Pani wszystko? Wszystko było w czterech ścianach zamknięte. Ja nie miałam prawa do niczego. Ja się wstydziłam. To była moja rodzina. Ja chciałam mieć zawsze pełną rodzinę. Dzieci, męża. Po ostatnim skarceniu syna doszłam właśnie od niego, powiedziałam dość. W 2018 roku Igor trafił na leczenie do szpitala psychiatrycznego w Gdańsku. Tam podczas hospitalizacji padł ofiarą molestowania seksualnego ze strony innego pacjenta. Po kilku tygodniach chłopiec zaopatrzony w leki wrócił do domu pod opiekę matki. Do pokoju wszedł jego kolega pożyczyć żel do mycia. Syn spał po lekach. Kolega coś, znaczy nie przerwał, kolega wszedł w odpowiednim momencie, tak? Ja się o wszystkim dowiedziałam od mojego dziecka. On bardzo chciał to szybko wymazać z pamięci, nie rozmawialiśmy o tym. Ja też o tym zapomniałam. Syn był tam ponad miesiąc na ustawieniu leków. Po rozmowie z psychiatrą doszliśmy do wniosku, że będzie to dobre rozwiązanie. Co zdiagnozowano u syna? Niedostosowanie społeczne. Syn wrócił do domu po tym wszystkim, dostawał leki. Było super. On mi robił zakupy, on mi pomagał do momentu odwiedzin taty. Tata wyrzucił leki, przerwał leczenie i całą kurację. Rozwód rodziców oraz przerwana terapia pogłębiały zaburzenia u Igora. Sąd rodzinny skierował chłopca na detencję do Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej, placówki o najwyższym stopniu zabezpieczenia. Od tego momentu Igor jest poza domem. Co przesądziło, że ten chłopiec w tak młodym wieku trafił na detencję psychiatryczną, nie mając orzeczonej choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego? Matka wskazała, iż zachowanie jej syna uległo bardzo pogorszeniu. Syn był agresywny w stosunku do innych osób, do domowników. Dochodziło do aktów autoagresji, do niszczenia przedmiotów znajdujących się w domu. W wyniku przeprowadzonych badań przez biegłych sądowych ustalono u nieletniego zaburzenia zachowań, które jednocześnie z połączeniem agresji u niego występującej, z tendencją do znacznej eskalacji, to w tej sytuacji biegli zalecili, iż koniecznym byłoby podjęcie leczenia w Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie. W Garwolinie odwiedzałam go w pokoju odwiedzin. Odwiedziny trwały 2 godziny. Na początku mówił, że nie jest tak źle. Ja z nim rozmawiałam. Uczestniczył w terapiach? Tak. Miał często rozmowy z terapeutą. Nie użalał się.
Nie użalał. Tylko chciał do domu wrócić, bo długi czas.